Ludzik piernikowy zmazuje tablicę, bałwan bawi się ze śnieżkami na lekcji, choinka przemieniła się w piórnik, a bombka stała się globusem. Zobacz w tym filmie, jak przekształcić zwykłe przebory szkolne w świąteczne odstresowacze. Lekcja się zaczęła, a nauczycielki nie ma w klasie. Chyba panna Elizabeth poszła na sylwestrową imprezę. To wielkie szczęście. Można rozrabiać. Lekcje odwołane. Wymyślamy zabawę. Stevie ma w ręku klej w sztywcie. I co w tym wesołego? Sznurek petardy wkładamy do wnętrza obudowy. Odmierzamy rozmiar petardy i drukujemy etykietą kleju w sztywcie odpowiedniej wielkości. Przyklejamy etykietę na petardę za pomocą taśmy dwustronnej. Zamiast kleju w rękach Stevie jest prawdziwa petarda. Raz, dwa, trzy, naprzód! Niech żyje fajerwerk! Na dźwięk zabawy przychodzi obcy nauczyciel. Czekaj, to pani Elizabeth. Jest nie w sosie. Podobno świąteczna impreza u elfów się nie powiodła. Dziś pani Elizabeth przeprowadzi inspekcję dobrego zachowania dzieci. Warunki są proste. Kto się źle zachowuje, ten nie dostaje prezentów na święta. Stevie jest oburzony. Co to za policja? Za to dostaje pierwszą żółtą kartkę. Mandat od inspektora. Minus jeden prezent pod choinkę. Inspektor Elizabeth kocha święta. Nawet piórnik ma niezwykły, a wesoły i śnieżny. Piórnik pokrywamy białym akrylem. Na małe sprężyny klejem na gorąco mocujemy ozdobne świąteczne figurki. Przyklejamy sprężyny na piórnik. Nanosimy na powierzchnię klej biurowy. Posypujemy sztucznym śniegiem. Stevie widzi wesoły piórnik. Tak, to świetny cel dla papierowych pocisków. Jessica boi się złamać zasady. Ale Stevie gotów jest zaryzykować jeszcze jednym prezentem dla zabawy. Cel – pal. Trafność Stevie jest fascynująca. Trafia nawet w bardzo dobry cel. Małe Mikołaje aż trzęsą się ze strachu. Oburzanie pani Elizabeth nie ma granic. Ale za wybryki Stevie'a mandat dostaje Jessica. To nie fair. Stevie ma notatnik ze śmieszną grą. Ten bałwan jest stworzony do tego, aby w niego rzucano śnieżkami. Wycinamy części bałwana. Rysujemy na filcu i wycinamy tułów i czarny kapelusz. Przyklejamy filcowego bałwana do okładki zeszytu. Dodajemy elementy z filcu. Z czarnego drutu ozdobnego robimy ręce. Przyklejamy do bałwana. Rzep kroimy na małe kawałki. Przyklejamy je na małe kulki ze styropianu. Kulki łatwo czepiają się w filcu. Jessica celuje z bliska, ale nadal nie może trafić bałwana, a to pech. Stevie uczy dziewczynę rzucania śnieżkami. Doskonale radzi sobie z grą. Stevie może trafić w bałwana nawet z zamkniętymi oczami. Ups, wydaje się, celowanie zawiodło. Stevie trafił w nauczycielkę. Ale ona odpowiada swoim rzutem i trafia prosto Jessice w fryzurę. Oj, wydaje się, inspektor przesadziła. Niedobrze wyszło, musimy kontynuować naukę. Jessica ma stylowy świąteczny piórnik. Jest to najmodniejsza choinka sezonu. Zielony filc składamy na pół. Mocujemy trójkątny szablon choinki. Obrysowujemy i wycinamy z odstępem. Przeszywamy wzdłuż konturu. Zostawiamy otwór na zamek błyskawiczny. Wywracamy na przednią stronę. Środek wypychamy wypełniaczem Hollow Fiber. Zszywamy. Wszywamy zielony zamek błyskawiczny. Z brązowego filcu robimy kieszeń. Wkładamy na drzewko i przyklejamy. Piórnik oklejamy tkaniną z dwustronnymi srebrno-zielonymi cekinami. Zdobimy koralikami i cekinami. Na czubku mocujemy złotą gwiazdę. Cekiny tak się mienią, ale Steve nie lubi blasku. Ta choinka jest zbyt dziewczęca. Inspektor zauważa podejrzany połysk. Spokojnie, inspektor Elizabeth. To tylko piórnik, w którym Jessica potajemnie przechowuje słodycze. To Steve'owi się podoba. Dobra robota, Jess. Ominęła system kar.
Inspektor ma bardzo stresującą pracę, dlatego na pomoc przychodzi globus antystresowy. Na przezroczystym szablonie bombki rysujemy kontury kontynentów. Używamy perłowego konturu. Do środka wsypujemy sztuczny śnieg i wkładamy girlandę LED. Stojak na globus malujemy na biało. Blok z bateriami przyklejamy od spodu. Przewód montujemy na nóżkę. Bombkę przyklejamy do stojaka. Dekorujemy satynową wstążką. Blok z bateriami malujemy białą farbą. Inspektor Elizabeth włącza girlandę i patrzy, jak świecą się kontynenty. Choć co wyprawiają uczniowie, nie będzie odwracać uwagi surowego inspektora od migoczących światełek. Ulubiony film Jessica to Zimne serce. Ach, jaki wzruszający moment. Jeszcze trochę i łzy poleją się na tablet. Stevie wie o kinomanii przyjaciółki. Daje jej album z puzzlami jej ulubionych bohaterów. Okładkę albumu oklejamy filcem. Przyklejamy do niego paski rzepu. Wydrukowany obrazek przyklejamy na płytę piankową. Z tyłu mocujemy połowy rzepów. Robimy oznaczenia układanki. Rozcinamy obrazek. Mocujemy puzzle na album. Wow, Stevie, to takie piękne. Masz najgorętsze serce. Przyjaciele układają obraz. Wspaniały pomysł, puzzle na albumie. Ale inspektor Elizabeth ma inne zdanie. Za zabawę na lekcji każdy dostaje po jednym mandacie. Jaka niesprawiedliwość. Przecież Stevie zrobił dobry uczynek. Jess i Steve są zasmuceni. Inspektor wyjaśnia, że sądząc po ich zachowaniu, żadnych prezentów nie zobaczą. Święty Mikołaj może odpoczywać. A listę prezentów można zmazywać z tablicy, tym bardziej, gdy mają wspaniałą świąteczną gąbkę odstresować. Z pianki gąbczastej wycinamy figurkę piernikowego ludka. Mieszamy złotą i brązową gumową farbę. Malujemy jedną stronę ludzika. Z różowego filcu wycinamy paski grubości pianki. Oklejamy boki. Odwrotną stronę również oklejemy filcem. Z masy plastycznej lepimy część ludzika. Mocujemy je klejem na gorąco. Na Boże Narodzenie nawet gąbki zmieniają się w ludzików. Inspektor na chwilę znowu staje się dzieckiem i bawi się uroczym odstresowaczem. To niesamowite, ale robota czeka. Miękki ludzik zamazuje wszystkie prezenty. Steve'a bardzo denerwują nowe zasady. Tak on w ogóle pozostanie bez prezentów. Od złości nawet łamie ołówek. Dobrze, że Jessica ma kulę śnieżną. To pomoże rozładować napięcie. I przy okazji naostrzy ołówek. Na małą kulę śnieżną przyklejamy temperówkę. Stevie powoli odzyskuje równowagę. Kula śnieżna z temperówką to dobry odstresowacz. Jessica ma piękną świąteczną teczkę, ale Stevie nie rozumie wartości tego skarbu. Ale to teczka antystresowa z genialnym wypełnieniem. W przejrzystą teczkę wkładamy paski taśmy dwustronnej. Glicerynę rozcieńczamy wodą w proporcji 1 do 1. Dodajemy srebrny i biały brokat. Mieszamy. Wylewamy mieszankę do teczki. Wsypujemy duże cekiny. Zaklejamy teczkę. Z góry przyklejamy postać świętego Mikołaja i ozdabiamy płatkami śniegu. Z drugiej strony na dwustronną taśmę klejącą przyklejamy drugą przeźroczystą teczkę. Jess pokazuje Steve'owi, jak trzeba korzystać z teczki. A co, nieźle. Mieniące się cekiny fascynują. I jak się okazało, nie tylko ich. Inspektor Elizabeth też lubi błyskotki. Urzeka ją świąteczna migocąca teczka. Ona zatrzymuje odstresowacz dla siebie. Jaka szkoda. Mroźny blask i Mikołaj uspokajają inspektora. Może roztopił lód w jej sercu. Antystresowa terapia poskutkowała. Inspektor przypomina sobie, że w rzeczywistości wcale nie jest tak surowa i brutalna. Patrząc na rozpaczone dzieci, znów staje się tą samą panną Elizabeth.
Przecież ona tak kocha swoich uczniów, nawet niesfornych. Panna Elizabeth anuluje wszystkie mandaty, więc wszyscy dostaną swoje prezenty. Podobają Ci się nasze świąteczne antystresowe przybory szkolne? Pisz w komentarzach, jakie narzędzie chcesz zrobić na te święta. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwonek, aby nie przegapić nowych świątecznych pomysłów na kanale Trum Trum.